Maciej Małkowski. Małkowski miękko w obręb pola karnego. I co? Trzymodi gol! Coś nieprawdopodobnego. Rzutem na taśmę GKS Bełchatów wygrywa mecz z Widzewem Łódź. Wystarczył prosty błąd, niezrozumienie między Bruno Pinheiro i Maćkiem Jelcarzem, który wyszedł i oczekiwał zgrania głową przez partnera. Potem faul, rzut wolny i stało się. Pamiętam taki mecz z poprzedniego sezonu, to była 28. kolejka Ekstraklasy. Arka Gdynia grała z GKS-em Bełchatów i w dokładnie taki sam sposób GKS Bełchatów stracił bramkę. Wtedy strzelił Szmatiuk. A teraz Drzymon w podobny, identyczny, analogiczny sposób. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie, że zdobył Marcin Drzymon tą bramkę, bo zasłużył na pochwały w tym meczu. Naprawdę z defensywy wywiązał się znakomicie. Koniec! Z gry defensywnej, no a z ofensywnej doskonale. Także GKS Bełchatów w derbach województwa łódzkiego pokonuje Widzew.